Dzień dobry, cześć i czołem, mam na imię Tomasz, witam Was na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku przeprowadzę test, w którym sprawdzę, jak maszyna radzi sobie z tymi oto materiałami niemetalowymi. Materiały są różnej gęstości, różnej grubości i różnej sprężystości. I tak, po Waszej prawej stronie mamy granit, mamy marmur, następnie jest płytka karbonowa, tutaj mamy płytkę gresową, tutaj mamy sklejkę drewnianą, dość grubą, następnie jest szkło w dwóch wariantach, grubsze i cieńsze, jest guma, też w dwóch wariantach, gruba i cienka, tworzywo sztuczne, plastik, też w dwóch wariantach, grube i cienkie, to jest akurat pleksa. Tutaj jest pianka pianka. Lustereczko powiedz przecie. I gąbka. Tutaj mam projekt, co będę wycinał w każdej z tych próbek. Jest to prostokąt z zaokrąglonym jednym rogiem i dwoma otworami wewnętrznymi, okrągłym i kwadratowym. Na co będę zwracał uwagę? Uwagę będę zwracał na jakość krawędzi bocznych, jak to wygląda przy każdym materiale, jak się mają rozmiary co do projektu. Sprawdzę w grubszych materiałach krawędź górną i dolną, jakie są wymiary i czy materiał nie kruszy się podczas cięcia, czy nie pęknie, jak na przykład szkło, czy to lusterko. Więc tak, zacznijmy test. Test przeprowadzę na maszynie Maxiem, na której są już położone podkłady do cięcia materiałów kruchych. Jeżeli interesuje Was ten sam test na innych maszynach jak Protomax, Global lub Omax, to dajcie znać w komentarzu, to przeprowadzę taki sam test na tych maszynach. Pierwsza partia materiałów już na stole. Ładną tu mozaikę zrobiłeś, ale to trzeba przymocować. Rafał, jest to pierwsza partia materiałów, które chcę wyciąć. Mówisz, że trzeba je przymocować. Okej, nie wiem jak je przymocować, aby ich nie uszkodzić. To chciałbym, żebyś mi w tym celu pomógł. Materiały zostały zabezpieczone. Nic się nie rusza. Zostały dokręcone. Tak oto na komputerze wygląda nasz projekt. Ta warstwa jest nanoszona. Mimo wszystko strumień przechodząc przez materiał w tą stronę będzie mógł odrywać tą srebrzankę. W ten sposób jest ryzyko, że wypiaskujemy ją na tyle, że będzie widać po odwróceniu krawędzi. Także zobaczymy. Kolejna partia próbek na stole. Rafał, powiedz mi, czy zmieniasz coś w ustawieniach względem każdego materiału, czy po prostu tniesz tak jak leci? Znaczy, no moglibyśmy spróbować ciąć tak jak leci, ale to mogłyby być różne tego efekty. Jedyną rzecz, jaką zmieniamy, to jest rodzaj materiału, który aktualnie obrabiamy i to jest jedyna zmiana. Wtedy komputer dostosowuje prędkości i wszystkie inne parametry do tego danego materiału. To jest jedyne, co się trzeba zmienić. Grubość też ustawiasz? Tak. Aha, pokażesz, gdzie to jest tutaj? Także mamy tą samą ścieżkę cały czas. W konfiguracji ustawiamy rodzaj materiału i tutaj grubość. Ja bo tu mam kiepsko z jakością. O. Czyli tu mamy listę materiałów. No tak. I do każdego materiału grubość. W
próbki powycinane. Co tutaj się stało, to powiem wam później. Czas na ostatnią turę. Próbki już na stole. Oto rezultat, proszę Państwa. Maszyna zdołała przeciąć każdy materiał. Problem był tylko z tym tutaj, z płytką karbonową. Okazało się, że podczas przebijania się doszło do rozwarstwienia. Jest to dość powszechny problem waterjetów dla materiałów wielowarstwowych, ponieważ podczas przebijania woda razem ze ścierniwem dostaje się pod warstwę, co powoduje taką jakby formę puchnięcia. Aby zniwelować ten problem, zakłada się akcesorium dodatkowe. Jest to taka nawiertnica, która nawierca dziurkę i wtedy strumień wody może ciąć. Jeżeli wchodzilibyśmy od zewnątrz w ten materiał, to nie byłoby tego problemu, ale chcąc się przebić na wylot, może powstać takie coś. Resztę materiałów ułożyłem jedno na drugim, aby sprawdzić wizualnie, czy rozmiary do siebie pasują. Wygląda, że tak. Za chwilę to sprawdzę suwmiarką. Taka ciekawostka, nowość dla mnie, że materiały kruche były przebijane na niższym ciśnieniu, co ma zapobiec zniszczeniu się materiału. Ciekawe. Grube szkło. Ładna powierzchnia. Kwadrat jest kwadratem. Jakość reszty materiału też wygląda na bardzo dobry. Wszystkie te próbki były wycinane w trzeciej jakości. Tak jak to chłopacy mówią, jest to kompromis pomiędzy szybkością i jakością cięcia. Nawet taki gruby materiał, jak ten granit, został ładnie wycięty. Tutaj sprawdzę, jaka jest różnica między górną i dolną krawędzią. Górna krawędź to 50,05, a dolna krawędź to 49,86. Dobrze. Tutaj mam dwie te same próbki pianki. Jedna z nich była wycinana samą wodą, a ta z dodatkiem garnetu. I jak widać, powierzchnia próbki, która była wycinana samą wodą, jest troszeczkę poszarpana, ale dalej jest ok. Lusterko również zostało wycięte poprawnie. Materiał, którym jest powleczony, nie odpryskł. Reasumując, na waterjecie można ciąć wszelakie materiały niemetalowe, począwszy od drewna, skończywszy na różnym rodzajach kamienia, pianki, gumy, o tu jest guma i wszystko wychodzi ładnie i pięknie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, w jakim materiale powinienem spróbować wyciąć tą próbkę i jak ona wyjdzie, to zostawcie komentarz. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!